Kropla deszczu, która pada na szczyt dachu, spływa po nim, przebywając odległość S. Porusza się wzdłuż dachu z przyspieszeniem pod wpływem wypadkowej siły F, wypadkowej ciężaru Q i reakcji dachu R. Przyspieszenie w tym ruchu jest G sinus alfa. Droga przebyta przez kroplę S równa się AT kwadrat przez 2. Zwróćmy uwagę na to, że jeśli budowniczowie już wybudowali mury, to przystępując do budowy dachu już nie mogą zmienić odległości D. Mogą zmieniać kąt, wraz z którym będzie zmieniać się odległość S. S jest zmienną. Jest tutaj trójkąt prostokątny. Jeśli weźmiemy D dzielone przez S, będzie to kosinus alfa, czyli S równa się D dzielone przez kosinus alfa. Zwróć uwagę, że S uzależniam od stałej D i od kąta alfa, który będę musiał określić. Te dwa równania pozwolą nam odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być kąt nachylenia dachu. Proponuję z drugiego wyznaczyć czas i natychmiast podstawić za S pod pierwiastkiem ten wzór, a za przyspieszenie A podstawić G sinus alfa. Otrzymujemy taki pierwiastek. Piszemy to, co jest pod pierwiastkiem na jednej kresce ułamkowej. Teraz licznik i mianownik mnożymy przez 2 po to, żeby w nawiasie w mianowniku mieć 2 sinus alfa kosinus alfa. Z trigonometrii wiadomo, że taki nawias jest równy sinus 2 alfa. Przyjrzyj się skrajnym wyrażeniom tej równości. Przecież z prawej strony mamy 2dg, wszystko stałe, zmienia się tylko sinus 2 alfa, który jest w mianowniku i on będzie miał wpływ na czas t. A czas t powinien być jak najkrótszy czas spływania wody po dachu. Czyli t jest minimalne wtedy, gdy mianownik, a więc w nim zmienna sinus 2 alfa jest maksymalna, a maksymalny sinus może być równy jedności. Dla jakiego kąta sinus 2 alfa, dla jakiego kąta 2 alfa sinus 2 alfa jest równy 1? Oczywiście, że dla kąta 90 stopni. Stąd znajdujemy, że kąt nachylenia dachu powinien być 45 stopni.